szersze o politykę międzynarodową. Jak pan ocenia kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i czy wolnościowcy mogą liczyć na kandydata partii republikanów? Znaczy, sytuacja jest następująca. Moje sympatie były po stronie pana Edwarda Cruza, pseudo Ted. I teraz już nie są, bo on się trochę źle zachowuje, moim zdaniem. Nie wytrzymał nerwowo i się źle zachowuje. No ale były po stronie pana Cruza, moim programie pana Cruza i po stronie pana Trumpa, które niektóre poczynania podnoszą, prawda, włosy na głowie prawicowca. Ale w tej chwili nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. Jeżeli wygra pani Clintonowa, no to mamy jak najbardziej establishment amerykański, złodziejski, sprzedajny. Grozi nam III wojna światowa. Przecież ja jestem przekonany, że pani Clintonowa zapewniła Turcję, że może spokojnie zestrzelić rosyjski samolot. Wiecie, bo Amerykanie pomogą. Także bardzo się boję rządu pani Clintonowej. Tak to normalnie ten popierał kandydata o libertarian się, czy partii republikańskiej, jeżeli nie, partia nazywa się partia konstytucji. Mm-hmm. Jest taka partia, bo sami się interesuje w samym kraju, ale to jest partia angielska, partia konstytucji. Mm-hmm. No właśnie nawet nie wiem, dlaczego ta partia konstytucji i partia libertariańska tutaj raczej nie wystąpią razem, bo to mówi, zobaczcie, ale w tych wyborach groźba wyboru pani Clintonowej jest taka ogromna, tak, że ja nie pobieram na libertarian, tylko bym głosował na Trumpa. Czy są zastrzeżenia do niego, oczywiście, gdzie są. Założenie trzeba powiedzieć ABC, anybody but Clinton. Każdy byle nie Clintonowa. Czy na przykład polska sympatia dla kandydata republikanów nie powinna być zdeterminowana także tym, że właśnie pani Clinton popiera tą umowę międzynarodową TTIP, a kandydat republikanów jest przeciwny. Ona też nie popiera TTIP. To jest w ogóle w tej chwili Amerykanów to nie interesuje. Amerykanów interesuje głowa z Chinami czy z Japonią. Europa w tej chwili to jest trup i w związku z tym tam specjalnie się Europą przyjmuje. Natomiast dla Polski, no, pani Klintonowa jest niebezpieczna do pokoju światowego, nie tylko dla Polski. Natomiast jest ciekawa rzecz, o której Polacy nie wiedzą, jest nie coś takiego jak Kongres Polonii Amerykańskiej. Jest potężna instytucja, która ma zerowe wpływy polityczne, a to z tego prostego powodu, że ona zawsze popiera demokratów, a Polacy popierają zawsze republikanów, w związku z czym nikt się nie liczy z Kongresem Polonii, a Kongres popiera demokratów z tej prostej przyczyny, że tak naprawdę Kongres to jest Związek Polaków, który jest tak naprawdę firmą ubezpieczeniową, firmą ubezpieczeniową, oczywiście popierają lewicę. Także to jest paranoja stosunków Polonii w Ameryce, powtarzam, no ale tak właśnie jest. Polonia amerykańska w sensie politycznym nie ma reprezentantów. Kongres reprezentuje Polonię tylko w zakresie etnicznych spraw. Natomiast politycznie zajmuje stanowisko przeciwne niż zdecydowana większość Polaków, którzy z reguły popierali Reagana. Czy patrząc na Polonię amerykańską i porównując ją w ogóle szerzej, Polonię w Ameryce Północnej, też w Kanadzie, porównując ją z aktywnością diaspory ukraińskiej, jak pan myśli, kto odniósł lepszy sukces? Nie mam zielonego pojęcia, jaki sukces jest diaspora ukraińska w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że jest silna, w Kanadzie jest jeszcze silniejsza, ale szczerze mówiąc nie obserwuję tego, mam tu w Polsce dość zajęcia. Przepraszam, ale... Wróćmy na podwórko panu bardzo bliskie, czyli Unia Europejska. Kogo w Unii Europejskiej pana partia i pan postrzega jako sojusznika w walce z tym molochem, z socjaldemokratycznym skansenem Unią Europejską? Naszymi sojusznikami potencjalnymi jest Liga Północna we Włoszech, jest Austriacka Partia Wolności. Teraz to jest wielki sukces, bo jej kandydat może zostać prezydentem w tej chwili, bo są wybory powtórzone we wrześniu.
poszczególni ludzie z różnych tam ugrupowań, na przykład powiedzmy sobie, czy ogólnie, czy zbliżeni do takiej bardziej prawicowe odłamy w Frakcji Narodowym francuskim. No i tam jeszcze istnieją takie grupki nad niemieckim AfD, ale proszę pamiętać, że niemieckie AfD ma cień narodowy, a narodowcy niemieccy nie lubią Polaków. Przecież zasadniczo, także nie wiem, będę miał teraz okazję przez dłuższy czas przebywać z ludźmi z AfD, to się może lepiej zorientuję, jak to jest. I to jest wszystko. Ogromna większość Parlamentu Europejskiego to jacyś socjaliści podejrzani. Jedna trzecia to są w ogóle ludzie szeroksza, na przykład właśnie opublikowałem na swojej stronie, znajdziesz na moim blogu w internecie, ten DCX włamało się do strony Szeresza i wzięło listę polityków nie tylko z Unii Europejskiej, na których oni mogą liczyć. Ta lista figuruje u mnie na Facebooku, proszę zobaczyć. Na pewno chętnie skorzystamy. Na stronie partii. To jest dużo, 230 osób to jest sporo. Jak jest tam 760, to jest 1/3 przeszło. Tematem dzisiejszej konferencji prasowej była sytuacja w Turcji. Wypowiadał się pan Bryczkowski, bo dość krytycznie o tym, co się stało w Turcji, ale czy patrząc na dokonania partii Erdogana, to, że jest tak gigantyczny wzrost gospodarczy, że jednak swobody do tej pory polityczne ludności tureckiej się rozszerzyły dzięki tej partii, bo o tym się nie mówi, że ta partia, choć jest islamistyczna, to dość demokratyzuje, to czy nie możemy sobie pozwolić na pewną sympatię wobec Erdogana i tego, jak on dba o swój kraj? No tak, no, można by twierdzić, że na przykład Adolf Hitler też dbał o swój kraj, prawda? Także, to, że ktoś dba o swój kraj, to jest rzeczą naturalną. A Putin też dbał o swój kraj, można go to szanować, to nie znaczy, że interes Rosji jest zbieżny z interesem Polski, prawda? Także a Turcja dość daleko od nas, jeszcze dalej niż Krym, więc nie ma być tam na razie, żeby się czym przejmować. Nie musimy zabierać głosu. Dla mnie jest sprawa jedna, jeżeli pan Erdoğan spróbuje wprowadzić karę śmierci też działającą, pan jego śmierć jest słuszna oczywiście, to zapewnia ogromne poparcie wśród narodu, no też gdyby zadziałał też, to oczywiście wszelkie rozmowy z panem Erdoğanem tracą sens, powtarzam, no bo jak prawo działa wstecz, to można po tych traktat nazajutrz go za pół roku, bo unieważnić pana wstecz, także to jest absolutnie niedopuszczalne, więc zawsze się śmiałem, jak na przykład kiedyś rząd, parlament czeski przegłosował, że układ monarchijski unieważnia od samego początku. Krótko mówiąc, unieważniano historię. Unieważniano to. Co ale mówiąc, miał konsekwencje straszliwe. Bo w tym momencie na koniec jest nieważny. Bo w tym momencie wszyscy Czesi, którzy byli pobrani do Wehrmachtu z Sudetów, powinni być sądzeni za zdradę ojczyzny. No bo jak teraz był nieważny od początku, to oni byli cały czas obywatelami Republiki Czechosłowackiej i sami sudą w Wehrmachcie zdradzili kraj. No takie są konsekwencje dziwaczne unieważniania rzeczy od porządku, nawet unieważnić dekrety PZPR-owskie od w tyłu, no, na przykład wszystkie obroty, cały obrót ziemią byłby nieważny. Trzeba wrócić do tego, co było lat temu 60, wszystkie transakcje na sprzedaży byłyby nieważne. No, nie można unieważniać prawa wstecz, to jest rzecz niedopuszczalna. No, przynajmniej tak jak my w Europie rozumiemy prawo, to takie rzeczy są niedopuszczalne i ja nie będę chciał rozmawiać z panem Erdoğanem, jeżeli on tak nie rozumie prawo. Bardzo dziękujemy panu prezesowi.